Hej, cześć, witam was w 9 odcinku z Assassin's Creed Liberation. Tak, teraz się dowaliłem tej serii, więc już się do niej przykleję, dokąd jej nie skończę. Tak, znowu jest sytuacja, w której nagrywam raz na 2 dni. No cóż, już dzisiaj spamili mi, dlaczego nic nie rzucam, no. Prosta rzecz, no czasu już mi brakuje, znaczy prawie brakuje. Mam go mniej niż miałem dotąd. To jest zrozumiała rzecz, dlaczego. Już w sumie tłumaczyłem się, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. I chciałem, żebyście to jakoś mogli docenić. Bo już powtarzałem. Zaraz, to jest... To jest budynek. Myślałem, że mogę jakoś się pozbyć rozgłosu. Ale tak mówię, gdybym miał więcej czasu, nie zajmował się czym innym, jak tylko siedzeniem przed kompem, to no, dostawalibyście nawet 3 filmy na dzień, ale jak widzicie, sprawa jest delikatna, po prostu życie się zmienia. Nie może wiecznie trwać na jednej zasadzie i koniec. Dobra, zaczynamy misję. Nie będę nawet robił pobocznych rzeczy. Javelin, Agate warned me of your flight to Mexico. Do you intend to abandon your business and the slaves in New Orleans? What about your family? My father sends me to Cuba to find suppliers with his blessing. And you're more than fit to run the business in my absence. I must follow our enemy. And when were you going to tell me? I couldn't risk you trying to stop me. Is this all you see in me? Business? Orders? Javelin, I care for you. Gerald, don't be angry. You know we cannot mix feelings with work. I had hoped to spare... Since I know I cannot stop you, is there any last assistance I can provide? I admit my plan to board this ship is clumsy. There's a compound nearby, where slaves are held. Slaves bound to Mexico. You can gain access to the ship by blending with them. I won't be able to take my weapons. Well, how will you defend yourself? Right. Silly question. I'll hold them for you until your return. Thank you, Gerald. You're a true, true friend. A więc tak, wyruszamy do Meksyku. Czy Meksyko, jak tam chcecie. Najpierw musimy zmienić osobowość. Jak to wiecie, w tym Assassinie jest to możliwe. Po prostu do tego budynku się dostaniemy. No i dobra, wracając do tematu. No, zrozumcie, nieźle, ale po prostu... filmy nie będą się pojawiać codziennie. No chyba teraz musimy na taką personę zdecydowanie ogarnąć. Zmieniło się dużo, dużo. Na razie to powiem tak. Wolę się trzymać tego, co po prostu się dzieje w moim otoczeniu. I wolałbym po prostu sobie nie komplikować jeszcze bardziej. Są zmiany, zmiany są potrzebne i przy tym się trzymam. A to jak dalej będzie, to to się już po prostu tylko wszystko okaże w przyszłości. Póki co nie będę kusił losu. Jak będzie trzeba, to będzie więcej filmów. A jak po prostu nie dam rady, no to będzie trochę mniej. Teraz jakby się tu dostać. Jakoś tam się da. Tylko tak, żeby bez zbędnej zauważalności się przedostać. Dobra, jest git. O to chodziło. No. Mam nadzieję, że uda mi się tą misję przejść bez najmniejszych problemów.
Serio? Nie można zabić? Dobra. Tego jeszcze jakoś ogarnęliśmy. Ale dalej może być troszeczkę gorzej. Fajnie, że się muszkiet buguje. Tam muszę uważać. Dlatego bym sobie zabił. Serio, on mnie nie widzi? Wzrok orła, nie wiem na kim mi się odpalił. Miałem jeszcze o coś zapytać, bo nie wiem, czy chcielibyście takie quizy pooglądać. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Nie takie quizy na zasadzie my tworzymy własne, tylko tworzone są przez wielu użytkowników. One mogą czegokolwiek dotyczyć, piłki nożnej, anime, pewnie filmów. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie razy w tygodniu coś takiego. Oczywiście nie musi być tego codziennie, ale tak fajnie, żeby coś też innego wrzucić niż samą grę, bo to jest też oderwanie od tematyki gier. Choć niekoniecznie. O, to musi tak być. Dobra, teraz jakoś chciałbym tam przejść. Nie wiem, czy to wejdzie. Dobrze. Idealnie. Chociaż teraz tamten się spogląda. Ale jak my to ogarniemy? Dobre pytanie. Dobra, nie widzi mnie. Aj, trzeba uważać. Bez wykrycia. To jest dla nas jasna informacja. O, tak jakoś prowizorycznie żeśmy to zrobili. Teraz mamy podążać za grupą niewolników. Oczywiście pływać nam nie wolno, bo wtedy nasza ta pełna synchronizacja, jeszcze takie rzeczy pamiętam, nie będzie w 100% dokonana. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało, jeżeli tych filmów nie będzie dużo. Aczkolwiek jeżeli będzie jakaś konkretna seria, to będę się starał w miarę często ogarniać te filmy. Choć to też zależy od czasu. Więc chciałbym, żebyście nie naciskali na mnie, że tych materiałów jest za mało i że się już wypalam. Nieprawda. W żadnym wypadku nie uznaję takich waszych odczuć, bo tak naprawdę jest inaczej. No tylko mówię, no czas teraz poświęcam na co innego. No w sumie nauka to też idzie w to. No ale tak jak powiedziałem, zmieniło się u mnie i niech tak zostanie. A teraz równie dobrze mógłbym wam zadać pytanie, jakby byście traktowali swój związek. O. Pewnie zaraz będą komentarze, dlaczego o tym po prostu mówię, ale bo to jest dosyć ważna sprawa i nie każdy się wypowie w miarę rozsądnie, bo będzie miał potem swoje ale, że związki są niepotrzebne i tak naprawdę to jest tylko strata czasu. Ja uważam inaczej. A jeśli ktokolwiek to nie ma lub nie miał związku, nie spróbuje, no to się nie przekona. Welcome friends to a new life of freedom, productivity and peace.
here, you will find no shackles, no whips. You will build your own community, and by your labor, together, we will prosper! Okej, czyli jesteśmy w tym Meksyku całym. No, trochę jak w Meksyku, można powiedzieć. Dobra. Teraz co mamy do roboty konkretnie? A, możemy pozyskać informacje. Albo też najpierw dostać się do tego punktu widokowego, by sobie odświeżyć trochę mapy. Moment, moment, coś tu leży. Właśnie, można coś podnieść takiego. Jakieś statuetki Majów i pamiętnik. No ale podnieść zawsze można, dopóki tego nie wykorzysta się. Tu pewnie jest punkt widokowy, nie? Jakoś przewidziałem to. Nawet nieźle. Odświeżyć sobie zawsze lubię, żeby ten teren odkrywać. Co nie znaczy, że będę chciał wszystko zbierać, bo dla mnie to i tak nie jest istotne zbytnio. Evelyn! What a joy to see you here and share the bounty of our life with a new sister. But why have you come? Were you not free already? When I heard how wonderful the community is, I had to see for myself. Are the rumors true? Are you as happy as they say? Happier. Our homes are comfortable, food is good and plentiful. It's like Eden. Are you paid a good wage? We are allowed to live here and participate in the community, each of us helping in our own way. That's all the wage we need. So the community owns this land? Someday we might, once we earn out our contracts. They say the land is valuable, so it may take a long time. It will be worth it. And if you should wish to leave? It doesn't happen. No one would ever want that. No one has ever left. Shh! You shouldn't talk like that. No one here does. We're so full of happiness, we have no need of unpleasant thoughts, or of those who would stir them. It really is so wonderful to see you again. Good day. It always is. Dobra, zeszli z drogi. No i tak jeszcze mamy sporo do pogadania. I jak widzę, jest sporo chętnych. There will be so much time for talking later. Chociaż niektórzy to widzę, że nie mają nic do powiedzenia. Więc to może lepiej, bo szybciej to ogarnę. Ale nie wychodząc z tematu, myślę, że dla mnie to jest dobrze, że teraz mniej siedzę przy tym kompie. Tak mogę powiedzieć, że bardziej nie muszę sobie pogarszać sytuacji, jeżeli chodzi o zdrowie, też rzecz jasna. No i jakoś lepiej mi się w ogóle oddycha, że tak powiem. No bo więcej ruchu. Psst. Miss. Can I offer you some of my premium ale? Or perhaps some tobacco? Strictly on the quiet market. No, thank you. Oh. Well, do you have any to sell then? Sorry. Please forget we ever spoke. No to można coś zabrać teraz. Akurat tak się złożyło. Więcej ruchu to nawet poprawia jak kondycję. Myślę, że nie jest źle. Chociaż mogło być lepiej. And what is your skill? Cleaning? Sewing? Cooking perhaps? I prefer hunting? That's unusual. But you will find yourself in good company. Our dig site leader is also a woman. If you can get along with her, you'll do well here. Of course, everyone does well here. Our strength is using your strength. Wonderful. Okay. Znaleźliśmy dosyć informacji.
I teraz pewnie kolejne zadanie. Ale okej, jeżeli teraz więcej mam tego ruchu i mniej przebywam nad kompem, to myślę, że dla mnie to nie jest nic tragicznego. Chociaż jak już niektórzy wyrażają swoją opinię, że już się wypalam, jeżeli chodzi o nagrywanie, to tak jak mówię, wcale nieprawda, to tylko właśnie czasu go brakuje, bo mam teraz kilka innych istotnych rzeczy do roboty niż samo nagrywanie. Perhaps I can gather the tools to arm myself so I'm ready when the time comes. No ciekawe, aha, mamy nie wchodzić w otwarty konflikt. No, to nie będzie źle. Aha, to będzie teraz tak. O, serio? Aha, mamy teraz okraść strażników. To jest chyba nasz cel. A ja chcę go okraść. Nie da się. No to jestem ciekaw, jak ja to ogarnę. W takim razie. Chyba tak będzie działało. No tak, myślałem. Chociaż tutaj nie ma gwizdania. Nie, powinno być. Znaczy na krzakach jeszcze tego nie ma, bo to jest wersja pierwsza Unreal Nexta z Assassin's Creed'a trójki. Jakby też nie patrząc, to nie ma czemu zaprzeczać, że nie ogarnęli tego lepiej. Dobra, tego to możemy ziomka tutaj zabić. Nikt tego nie zobaczy. A my go po prostu chcemy przeszukać. Teraz noże. No fajnie. Idzie to całkiem sprawnie. No okej. A teraz drewnianą konstrukcję mamy znaleźć. No nie będzie już naprawdę problemu robiło. Zrobimy to i skończę odcinek, gdyż no nagrywam to dosyć późnej porze. Może nie tyle później, co po prostu chcę się wyspać. No cóż, nie dość, że mam teraz od 7, to jeszcze sporo godzin. A tak jak mówiłem, no możecie się spodziewać, że w tym roku troszeczkę rzadziej będę nagrywać, co nie znaczy, że rzadko, czyli raz na miesiąc, bo tak, bo takiego zamiaru raczej nie będę miewał. No tylko tak jak mówię, no są rzeczy ważniejsze, a tego nie chcę psuć. What the hell? Dobra, interakcja. Bo widzę, że ta Evelyn to serio kombinuje śmiesznie. Okej, nie wchodzimy w otwarty konflikt. Dobra. Na szczęście się udało. Żeby mnie nie zobaczył, typo. No okej. Teraz no, znaleźć muszkiet. Chyba nie będzie problemu, nie? Z tym. O, proszę. O kurde, no i nam trochę nie wyszło. Miało tego nie być. No trudno, to nie było za większego wyboru. Aj, coś mi nie idzie. Jak się to miało strzelać? Tak. No dobra, nie będzie 100%.
tej synchronizacji. I teraz jeszcze tego typa mamy do dogonienia. Chyba. Nie. Nie wiem, po co tam mieliśmy podejść. A little crude, but it's better than nothing. Co to teraz Evelyn wykombinowała? No nic, mamy tylko te 50%. Dobra, wiecie co? Myślę, że to na razie wystarczy. Sorki, że naprawdę teraz będę robił krótkie odcinki, ale jak widzicie, nie dość, że cały dzień nie mogę się wyrobić z nagraniem, to sprawy ważniejsze bardziej mi leżą na głowie niż to, co zawsze robiłem, no ale nie powinno to robić większego problemu i wątpliwości, że to tak musiało się w końcu zacząć. To jeszcze tylko odświeżę punkt widokowy na koniec i myślę, że to będzie wystarczyło na dzisiaj. Jutro nie wiem, czy coś się wrzuci, no i teraz pewnie padnę. Nie, Evelyn, twarda babka, dała z siebie wszystko. No, myślę, że tak możemy zakończyć odcinek. Bardzo dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia dzisiaj. I tak jak mówię, zrozumcie i docencie to, że teraz nie będzie tak jak dawniej, że po 2-3 filmy dziennie, tylko stopniowo trochę mniej tych filmów, ale na tydzień powinno ich być kilka niż tylko jedno, bo nie powiedziane było to, że ja w ogóle przestanę nagrywać, tylko troszeczkę sprawy leżą bardziej niż samo nagrywanie, więc tutaj jakoś się z tym już pogodziłem i już zrozumiałem, że troszeczkę też są inne sprawy życia niż samo nagrywanie. Dobra, starczy już tego gadania, bo pewnie zanudzam. Trzymajcie się, na razie i no i miłego wieczoru albo nawet do jutra, bo w sumie jutro to powinno coś się jeszcze wrzucić z tych zapasowych filmów. Na razie.